Gdzieś tam e, słyszę nas Mamy, głos. mamy. Mamy, mamy. Mamy, słyszałem pana końcówkę i nawet zgrabnie dzisiaj mówisz. Nie wiem, czy kawy nie wypiłeś, czy wypiłeś. No nie piję tej yerba, e, yerby, którą, która z Paragwaju, która jest najlepsza, bo i po prostu nie mam. Piję herbatę e, parzoną. W sposób... Ale ja ci chętnie dam w prezencie, zostaniesz e, uczulony na yerbę i wtedy będę miał klienta na krótkim pasku to bardzo bym chciał jak się masz? A to jest Wojciech Cejrowski w ogóle, to jest głos Wojciecha Cejrowskiego gdyby państwo nie wiedzieli w studio Dziki Zachód, czyli tam gdzie słońce prawie nigdy nie zachodzi, a na pewno nigdy nie przestaje grzać Proszę pana, to puśćmy dżingiel nasz piękny i się zacznie równo o 17, jak się miało zacząć Studio Dziki Zachód Zadowolony pan? Zadowolony. Mógłby facet ten, który zapowiada, zapowiadać z odrobiną takiego charkotu w gardle, jaki mają kowboje. Widzę, że on jest z polskiej ziemi, słyszę, że on jest z polskiej ziemi, a tutaj kurz oraz tytoń przeżuwany, Copenhagen, powoduje, że ludzie mają lekko chropawe gardełka. My to może byśmy takiego kowboja by nagrali i on by nas wprowadzał w nastrój dzikiego zachodu. A czyli ja mam iść na ulicę i powiedzieć komuś, żeby wypowiedział studio Dziki Zachód. Proszę baba, tytoń do rzucia. W zielonych pudełeczkach Copenhagen najbardziej popularny i oni piosenki śpiewają, tak jak zielony traktor John Deere jest najbardziej popularnym traktorem na w kuli ziemskiej, <noise> za którą wielu mieszkańców uważa Stany Zjednoczone. Oni uważają, że to jest cała kula ziemska. Nic już poza stanami to są jakieś peryferia i nic innego się nie dzieje. Proszę pana, ten tytoń jest taki lekko rozmokły. To nie jest tak, jak dosyć sucha tabaka w Polsce, tylko tytoń do Rzucia to jest taka jak konfitura z utartej skórki pomarańczy, trochę. I jak rozsadzasz sobie tutaj i próbowałbyś od urodzenia mówiąc po angielsku powiedzieć studio, dziki zachód, to miałbym mikrofon opluty. Także może nie. Z, taki tytoń do rzucia smakuje inaczej niż konfitura z pomarańczy, ale rozumiem, nie chodzi o smak, tylko chodzi o to, o konsystencję. Chodzi o to, że tak, na, na prerii, gdzie jest sucho, w naturalny sposób wyginęli wszyscy, którzy mieli ochotę palić papierosy. Sporadycznie fajka na postojach. Ale papieros, co potem z papierosem zrobić? Odpadnie ci kawałek od papierosa i masz pożar przez trzy województwa. W związku z tym w naturalny sposób kowboje porzucają palenie na żywcy toniu, który szarzają sobie między dolne dziąsło po prawej albo lewej stronie, na środku nie, a policzek i tam to leży, to jest taka ciapa i ona się sączy i teraz tak, nie przełyka się tego, kto przełyka znaczy, że pierwszy raz to włożył do buzi i nie wie, ja za pierwszym razem przełknąłem i wtedy tak nieprzyjemnie drapie w gardło, no i poza tym łykasz to świństwo, e, więc nie przełyka się, tylko się wypluwa. A ponieważ tytoń piecze, to się wydziela ślina i się wypluwa. Co chwila się takie brązowe wypluwa z buzi. Oni umieją strzykać pięknie, w związku z tym, śliną. Potrafią muchę zabić na ścianie strzyknięciem takim po wielu latach rzucia. No i proszę pana, nie ma palaczy, to ja się bardzo cieszę. Jeżeli są to sporadycznie. No ale żują ten tytoń, na buty ci naplują i tak dalej. I jak z nimi rozmawiasz, to trzeba ostrożnie. Trzeba im zadawać pytania, na które oni tylko odburknąć są w stanie. Bo jak ma tytoń wsadzony i zacznie dłuższą wypowiedź, no to będziesz obryzgany. Czyli nie będzie takiego dżingla? No nie, nie wiem, raczej nie. No sp spróbuj powiedzieć w obcym języku Studio Dziki Zachód. Bo, w, w, który wiesz co, zanim spróbuję po, powiedzieć w obcym języku studio Dziki, e, dziki Zachód, e, to może tak dla uspokojenia, bo mamy dużo bardzo poważnych tematów dzisiaj do poruszenia, prawda? Dużo się no, działo. No, nie, no przysłałeś mi różne rzeczy. Mam, mam jeszcze jakieś swoje wycięte i mam jeszcze co mi mamusia przysłała. Jest cała masa tego, tak. No to zacznijmy łagodnie. Rozumiem, że opowieść o tytoniu był wstępem do piosenki z dzikiego zachodu. A proszę bardzo, to pierwszą z listy, proszę, oko o bojach, to teraz posłuchajmy, co babeczki robią na naszym terenie. Ja piosenki do y, w radia w net biorę z, z radia, jadę sobie samochodem, za pierwszym razem tak zrobiłem i mi się ten pomysł spodobał, jadę sobie samochodem, puszczam radio, jak się złapię, bo na wielkich obszarach Ameryki nie ma radia. Nie ma dla kogo w ogóle nadawać fale radiowych. Na średnich falach są jakieś takie tam pogodowe, albo opad radioaktywny, o takie są społeczne fale. Natomiast na UKF-ie, którego większość ludzi używa do słuchania muzyki, nic nie ma. I potem nagle wjeżdżasz w zasięg. Zasięgi oni robią krótkie, żeby nie wydawać forsy na nadajniki. To mają słabe te nadajniki powiedzmy tam 20 mil do koła miasteczka i uznają, że wystarczy. I w którymś momencie masz to radio włączone i ono Nagle zaczyna wyć muzyką, bo odkryło jakąś falę, nastawia się na nią i zaczyna grać muzyką. A kiedy się z miasta wyjeżdża, to czek zawsze zapomni zgasić go. Radio zanika stopniowo, wjeżdża się na górkę jakąś, to złapie znowu kawałek piosenki, zjedzie się z górki, się zgubi i czek nigdy nie wie, kiedy się zgubi na zawsze. I zostawia to radio, coraz bardziej je podkręcając, bo mu zanika mu radio. Podkręca, podkręca. Potem jak wraca do miasta, to ma podkręcone na full, i w którymś momencie to radio odszukawszy falę. Zaczyna właśnie grać to, co przed chwilą Państwo słyszeli. Trzeba być odpornym i się nie przerazić. Jest jak sam w pustej przestrzeni jedzie prostą drogą, nikogo nie spotyka, i nagle facet wyje przez wszystkie głośniki radiowe coś takiego. To już co mogłem opowiedzieć. W Warszawie i w Krakowie radio wnet nie zanika, popołudnie wnet nie zanika, głos Wojciecha Cejrowskiego nie zanika, to przechodzimy teraz do tych zdarzeń, o których mówimy, właściwie my w radiu mówimy przez cały tydzień. Zacznijmy od wypowiedzi sekretarza stanu. A ja, bym, a ja bym zrobił taki teaser, że za chwilę o tym powiemy, a na razie powiem, to będą lepiej nas słuchać ludzie w oczekiwaniu, co Cejrowski o Żydach powie przez swój zagięty nos. I bym omówił parę innych rzeczy, jeśli oczywiście pan właściciel radia pozwoli na coś takiego. Ale będę... gospodarzem programu Dziki Zachód jest Wojciech Cejrowski. Ja tylko tutaj pomagam Wojciechowi Cejrowskiemu, żeby wydobyć z niego te złote myśli. Bardzo pięknie mi pomagasz, natomiast no nie mogę w radiu powiedzieć słowa z taty, bo by nie przeszło przez mikrofon. Właścicielem i gospodarzem jest Krzysztof Skowroński, którego Państwu niniejszym przedstawiam. A skoro Pan Warszawę wymienił i Kraków, to z rzeczy, które mamusia mi przysłała, rzuciło mi się coś takiego w oczy. <laughs> Pana Pompejo, tutaj mam całe kartki. Całe kartki mam. Nie, nie zgubię ich. Jeszcze zdążymy to omówić. Pan Trzaskowski. Kolejne obietnice swoje wyborcze dyskwalifikuje mówiąc, że ich nie zrealizuje i nie mamy mechanizmu takiego, nie wiem czy jego osobiści wyborcy są tym poirytowani, ktoś na Trzaskowskiego głosował, może nie głosował wcale na niego tylko przeciwko PiSowi i jest takiemu komuś zasadniczo obojętne co Trzaskowski obiecywał bo głosował przeciwko, a nie za. Natomiast jeżeli ktoś na poważnie podchodził do obietnic i nagle polityk kolejne tydzień po tygodniu mówi, że to a tego też nie zrobię. No to ja bym się wkurzył. Tylko nie mamy mechanizmu i apeluję do wszystkich partii politycznych, żeby wprowadzić taki me mechanizm wywalania ja wiem, oni zawsze wtedy się boją, że to ich będą wywalać, ale to skupcie się chłopcy na tym, że można wywalić twojego przeciwnika politycznego, który wygrał wybory, a jednak nie realizuje kontraktu. No bo chodzi chyba o to, żeby coś obiecywać ludziom i skoro ludzie to wybierają, to żeby to potem zrealizowane było. Nawet jeżeli jesteś z przeciwnej partii, to powinno ci zależeć, żeby większość Polaków, która sobie kogoś wybrała, Dostała to, za co zapłaciła głosem wyborczym. I Trzaskowski powiedział tak: Proszę to teraz przeanalizować logicznie, że jego obietnica wyborcza o darmowych miejscach w żłobkach dla wszystkich dzieci w 2019 roku miał to zrealizować, nie będzie spełniona, bo jest za mało miejsc. No, <noise> było za mało już przedtem, ale. Za mało jest miejsc i w związku z tym dziękuję Państwu za uwagę, nie, nie, nie będę tego realizował. Chwilę później na jednym oddechu z dwutaktu przechodzi do mówienia o tym, na co będą pieniądze. Otóż chcę inwestować w in vitro. Jak te dwie rzeczy Państwo zestawią ze sobą, to facet chce produkować więcej dzieci, pomimo, że nie ma miejsc w żłobkach na te dzieci, które już są. To to jest tak zwyczajnie nielogiczne. Nie? E, tak. Zapytałem bo, Krzysztofa Skowrońskiego, a... a d, to, jest, to jest nielogiczne, ale jest mechanizm odwoływania prezydenta Warszawy i prezydentów, bo można zorganizować referendum. Trzeba zebrać ileś tam podpisów, a potem jeżeli ponad 50% wyborców zagłosuje na tak, czyli tak za odwołaniem, to taki prezydent jest odwołany i wtedy są nowe wybory. Aha. No, tylko to jest niewykonalne prawdopodobnie, bo trzeba tyle tych podpisów zebrać, że się nie da nigdy ich zebrać. Trudno to wykonać. No właśnie. No więc z tych rzeczy, co musiałem jeszcze czytała, to czy, czytam tę propagandę i tutaj mam tych kartek, słyszą Państwo, szelest ich, mam tych kartek kilka, czytam propagandę, każda władza jakąś propagandę swoją ma i niech sobie ją ma, że wpływy z VAT wzrosły o 18 miliardów złotych, piszą deszcz pieniędzy, spa, spadł do samorządów, spit i cit. No dobra, dobra, spadł. Tylko czym są podatki? Uwaga, proszę to sobie tłumaczyć, drodzy słuchacze z Krakowa, szczególnie oni powinni to rozumieć: że to jest zajęcie prywatnego majątku przemocą władzy. Podatek każdy. My te władze tam wybraliśmy, kiedyś się dogadaliśmy, że jakieś podatki będą i tak dalej, ale to jest nadal zajęcie przemocą. Rządu, rząd jest silniejszy od obywatela, prywatnego majątku. To obywatel chciałby dostać coś za to, że mu zabrali ten majątek. I teraz co dostaniemy za te miliardy, 18 miliardów, które wzrosły z VAT-u? Chciałbym się dowiedzieć, bo żłobków już nie dostaniemy. Dostaniemy za to posiłek darmowy w szkole. I jeszcze w domu dla niektórych. Co powoduje, to rząd obecny proponuje tam 800 zł na osobę, 1050 zł na osobę, 20% dołożą do remontów stołówek i posiłki będą rozdawać. Proszę pana i proszę państwa, tym wszystkim powinny się zajmować rodzice, organizacje charytatywne i tak dalej, a nie władza, która zbiera pieniądze, a potem obiady funduje. No Uy. bo. Socjalistą Wojciech Cejowski nie zostanie? Nie. Socjalizm można realizować dobrowolnie. Jeżeli ktoś uczestniczy w karitasie czy czymś takim i chce fundować darmowe posiłki, niech to robi. Natomiast państwo absolutnie nie, nie powinno się zajmować działalnością gospodarczą ani fundowaniem zupy. Dla nikogo. Nigdy. O, to z tych rzeczy. A jeszcze jedną rzecz chciałem, żeby mi Krzysztof Skowroński wytłumaczył, bo czytam od tygodni takie informacje na temat leków, że niedobrze, że są wywożone polskie leki za granicę. I teraz będzie projekt ustawy zabezpieczającej przed wywożeniem leków za granicę, kontrole, uprawnienia specjalne dla inspekcji farmaceutycznej, kary od 5 do 10 lat więzienia za wywożenie leków na handel. Pytam, Dlaczego nie cieszymy się z eksportu, jeżeli ktoś chce nasze leki za granicą kupować i nie wyrabiamy się i brakuje aspiryny w Polsce, to trzeba otworzyć kolejną linię produkcyjną aspiryny i dopóki tylko rynek zagraniczny chce polskie leki kupować, to trzeba ich robić więcej i więcej, rozwijając tę branżę. Jeżeli jesteśmy w stanie, nie wiem, taniej leki wyprodukować od Niemca. I Niemcy w związku z tym chcą kupować polskie leki, czemu bronimy się przed eksportem? Czy pan Krzysztof Skowroński jest mi w stanie to wyjaśnić? Wiem, kto jest ci w stanie to wytłumaczyć. Możemy zasłonić do pana Przemysłowa Sobonia do Poznania, który prowadzi aptekę i on ci to doskonale wytłumaczy, bo to jest rzecz w refundacji też leków, tak? To jest rynek, w którym jest dużo refundacji. Teraz jeżeli masz leki refundowane, które potem wywozisz za granicę, no to, no to i traci i budżet, i tracą, tracą pacjenci, tak? Bo wywozi się te leki, których jest niedostatek i których się nie produkuje, ale to nie jest wyjaśnienie wystarczających, bardzo ci ale jak jest niedostatek, to trzeba zrobić więcej. No proszę pana, jak ziemniaków jest za mało na rynku, to się sadzi ziemniaki i następnego roku jest ich za dużo na rynku. No to jest takie proste. No Co? i koniec. A refundacja, człowiek, który zeżar tabletki powinien przychodzić po refundację, a nie ten interes nie powinien się odbywać w aptece. Wtedy nie byłoby tego problemu, że część leków jest być może sprzedawana na lewo, wpisują refundację, a jednocześnie sprzedają drugi raz to samo lekarstwo na prawo za granicą. No. Jak jesteśmy w Unii Europejskiej, powinno nam zależeć na tym, żeby Już korzystać przynajmniej z to, tego, nie są, co to nie są polskie leki. To jest pierwsza odpowiedź z, z Poznania zaraz będziesz miał następne i może wyjaśnimy. To jeszcze lepiej, proszę pana, bo jeżeli kupiliśmy jakieś lekarstwo i możemy je wyeksportować, proszę pana, zarabiając 5 złotych na tym, no przecież nikt nie eksportuje bez zarobku. I odbywa się taki proceder, to trzeba kupować jeszcze więcej tych zagranicznych leków i je wysyłać za granicę i zarabiać pieniądze, no proszę pana. No. To budżet państwa traci, ktoś zarabia, ale to jest proceder nielegalny, w związku z powyższym nie można. Ale nielegalny. powinien być legalny wywóz całego towaru, który ktoś chce z Polski kupić, proszę pana, za granicą, powinien być z gruntu legalny. Pomijam koronę króla polskiego, która leży w muzeum, bo tego nie chcemy, żeby ktoś wywiózł i sprzedał, nawet jeżeli kupca znajdzie za granicą, ale coś, co można produkować, albo można kupić tanio, tak jak yerbę z Paragwaju kupuję, sprzedaję. Ostatnio Czesi chcieli ode mnie kupić, sprowadziłem do Polski paragwajską yerbę, sprzedałem do Czechosłowacji, proszę pana, i niech tam się nażrą, Ty ma, u nas zostało 5 złotych. No dobra, to w sprawie leków mnie połączy z tym panelem z Poznania innym razem, natomiast jeszcze, żeby zakończyć sprawy polskie, chciałbym zrobić takie, nie wiem, czy to będzie widać przez radio, dopisu takie. tylko jeszcze jedna rzecz. Cena jest na nasz rynek obniżona, bo państwo refunduje różnicę. Czyli jest refundacja różnicy i dlatego kupują taniej i mogą sprzedawać drożej, bo państwo refunduje, a leki są sprowadzane. Więc o to chodzi. W oczywisty sposób państwo nie powinno nikomu niczego refundować, bo państwo nie ma żadnych własnych pieniędzy i nie powinno w związku z tym refundować komuś. No tak jak państwo nie powinno upadłych przedsiębiorstw ratować. Nie, nie, swoimi zo nie pieniędzmi. zostałbyś premierem Rzeczpospolitej. Zostałbym bardzo szybko, bo bym postawił na klasę średnią. Pokazałbym ludziom, już rzuciłem tę kartkę, ale się pochylę teraz. E, znaczy nie zostanę premierem z zupełnie innych powodów, ale jak tak teoretyzujemy sobie, to mówię, e, przestałbym pokazywać ludziom PKB. Bo jak się mówi, że mamy teraz najlepszy rok od 11 lat, najlepszy w gospodarce i mamy PKB 5,1%. To to jest og ogólne oszustwo. Pro, pro, produkt krajowy brutto. Ktokolwiek prowadzi przedsiębiorstwo i mnie teraz słucha, to już raczej Warszawa niż Kraków, bo w Krakowie oni mają pierścionki, obrazy i wyprzedają po kawałku. Natomiast z produkcją gorzej. Ktokolwiek prowadzi przedsiębiorstwo, to wie, że brutto nic nie znaczy. Ja bym dochód narodowy netto ludziom pokazywał, czyli ile ogólnie wszyscy razem zarobiliśmy w naszym kraju na czysto. Wszystkie przedsiębiorstwa, osoby prywatne, cała nasza robota narodowa, ile przyniosła nam do ręki. Ludzie, kiedy podejmują pracę, zawsze się interesują, ale ile dostanę do ręki? Pracodawca mówi: No, dostanie pan 5 tysięcy złotych brutto. Dobra, dobra, proszę pana, ale od tego pan będzie musiał tam jakiś ZUS zapłacić podatek. Mnie to wszystko nie interesuje. Mnie interesuje, ile dostanę do ręki. I ja bym zaczął ponownie, kiedyś tak było, informować ludzi, ile. Do ręki dostaliśmy wszyscy razem, jako naród i wszystkie przedsiębiorstwa w Polsce, po wszystkich podatkach, wydatkach innych, że ile na czysto. I wtedy nagle by się okazało, że od 11 lat mamy najgorszy rok, bo wprawdzie dochód narodowy brutto ogromny i tam VAT-u napłynęło plus 18 miliardów się udało zebrać, i tak dalej, ale jednocześnie się zadłużamy i mieliśmy takie wydatki potężne na zupkę za 150 zł, na tu dla mamusi 800 zł, tu dla wujka 1000, tu do leków dopłacamy i nagle by się okazało, żeśmy wydali dużo więcej pieniędzy niż zarobiliśmy. No i okazałoby się, że na rękę to nie ma, tylko wyskrobaliśmy sobie z tej ręki i przez następne 50 lat będziemy spłacać. O, tak panu powiem. Aha, bo chciałem PiSowi zrobić ddy, 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 ddy. to już ostatnia rzecz i potem sobie piosenkę przyjdziemy do Żydów. Komisja Europejska skierowała skargę na Polskę do Parlamentu Europejskiego. Nie wycofała się z tej skargi, pomimo, że PiS w ubiegłym roku wykreślił z reformy sądownictwa spo, sporny zapis o, do, o odchodzeniu na emeryturę sędziów. Czyli PiS poszedł na miękko, a oni i tak walą pałą. I mówiłem, kiedy PiS szedł na miękko z Unią Europejską, że z Unią Europejską trzeba iść na twardo, bo chodzenie z nimi na miękko i tak nic nie da poszli na nieroztropne kompromisy, zniszczyli własny program wyborczy i reformę sądownictwa. Nie odbędzie się już ta reforma sądownictwa. Sztandarowa obietnica PiSu. I co? I nic nie ugrali w zamian, bo Komisja Europejska i tak nas tą samą pałą wali, którą waliła przedtem. Dziękuję bardzo. Tylko jedna informacja dodatkowa. W tym roku spłaciliśmy 28 miliardów dolarów. To jest tak, że też płacimy rachunki, i tam gdzieś ten budżet Polski się wyrównuje, czyli jest. To bardzo niedobrze, że spłaciliśmy te 28 miliardów, gdyż to są długi gierka. Nie, to nie są gierka, które... to są niestety nowe długi. Gierek nas zostawił z 30 miliardami dolarów długu, a teraz mamy pewno około biliona. To jest mniej więcej tak to wychodzi. O, widzi pan, i teraz jakbym siedział w księgowości polskiego rządu, to bym narodowi, gdybym mnie tam naród wpuścił na kontrol. Taki wucenik, proszę pana, wchodzi i mówi: Chłopcy, ile tam spłaciliście? Krzysztof Skowroński przed chwilą powiedział, ile spłaciliście w zeszłym roku. 28 miliardów. 28 miliardów, a ile wisimy? E, bardzo dużo. Czy spłacić te 28 miliardów to jest spłata czego? Podstawy zadłużenia, czy to są same odsetki? Bardzo I możliwe, czy... że same odsetki. I czy spłaciliśmy 100% należnych odsetek za zeszły rok, czy przypadkiem musieliśmy zaciągnąć kolejny dług, bo nie wyrobiliśmy się w spłaceniu wszystkich odsetek. Każdy, kto płaci kredyt mieszkaniowy, rozumie budżet państwa. Gdyby mógł go tak pokazać, bo nie różni się niczym kredyt zaciągnięty na 32 lata na mieszkanie od kredytu zaciągniętego przez premiera rządu na 32 lata za całą Polskę. Niczym w sensie istoty, spłacania podstawy i tak dalej, opłaty i tak dalej, niczym się te dwa kredyty nie różnią poza skalą. Ale żyjesz w kraju i chwalisz kraj, Stany Zjednoczone, najbardziej zadłużony kraj na świecie, wiesz o tym. Wiem i nie chwalę za wszystko, i dlatego yy, yy, Trump 2020, tak samo jak Trump 16, było dla mnie bardzo ważne, bo Trump od 30 lat mówi o tym, jeszcze jako przedsiębiorca, kiedy pisał takie książki yy, dla osób interesujących się biznesem ktoś tam się chciał rozwinąć i tak dalej to on, on pisał jako osoba doświadczona w biznesie. I jak się poruszać w gospodarce, jak rozumieć różne rzeczy. On był zatroskany zadłużeniem Stanów Zjednoczonych już wtedy. I kiedy szedł do prezydentury, to mówił, że to jest najgorsze za, za, zagrożenie dla Ameryki: ten potężny dług, który jeszcze prawnuki będą spłacać, jeżeli się z nim niczego nie zrobi. No, więc owszem, chwalę Amerykę za wolności obywatelskie, które mi daje, ale jednocześnie niepokoi mnie to, że gdyby ten kraj upadł, to on upadnie razem z moimi wolnościami i będę musiał sobie szukać kolejnego miejsca na Ziemi, która mi da więcej wolności niż ojczyzna Polska. Na pewno nie znajdziesz tej wolności ani w Pekinie, ani w Moskwie, ani w Brukseli. Na pewno nie, proszę pana, na pewno nie. To teraz proszę w takim razie, jako przekładkę, zrobimy piosenkę. Tak jest. Highway, Highway Patrol, proszę pana, bardzo popularne zjawisko. Facet se jedzie, lulki se pali w radiowozie i śpiewa o tym, że on jest Highway Patrol, i jest teraz bardzo ważny w związku z tym. No, taki głos właśnie niski, kowbojski mi chodziło, żeby zapowiadał. Ale w Polsce może się znajdzie jakiś, który zażyj tabaki śpiewać potrafi. Jak on się nazywał, takim niskim głosem śpiewał. W ja wojdzie chce i rozsądek. Nie, pamiętasz taki śpiewak był, zażyj tabaki i śpiewał. Zwierz. Nie zwierz, jakieś miał nazwisko. No wszystko jedno, no. Był taki śpiewak operowy, basem śpiewał i tabaki. On by zrobił dobry dżingiel. Proszę pana jeszcze, zanim przejdziemy do żydowskiej sprawy, jedna informacja, która nikt tego nie zauważy, tylko my możemy zauważyć. Otóż Twitter, bardzo potężna firma, tak jak Facebook to jest bardzo potężna firma, tak jak Amazon to jest bardzo potężna firma. Rozmawialiśmy chyba tydzień temu o miliarderach na świecie. To się wymknęło spod kontroli. Jeżeli firma jest globalna, no to może nawet państwa niszczyć, nie tylko osoby i biznesy, poprzez swoją przemoc monopolistyczną. Nie ma żadnej odpowiedzi na takiego Facebooka. Jednocześnie miliard ludzi jest uzależniony od Facebooka. I to jest zagrożenie duże, które przegapiamy ciągle. Powinny się jakieś państwa tym zająć. Skutecznie zajmują się tym tylko Chińczycy na swoim terenie, którzy wymuszają na Twitterach i Facebookach różne mechanizmy cenzurujące pewne treści. Otóż yy, Twitter po raz pierwszy ośmielił się ocenzurować konto Donalda Trumpa. Donald Trump jest prezydentem. Twitter ma swoją siedzibę w Stanach Zjednoczonych, jest korporacją amerykańską o globalnym zasięgu, ale jednak amerykańską. I co Trump napisał, to no, pojawiało się na tym Twitterze. Pojawił się też filmik dosyć zabawny dotyczący przemówienia Trumpa w kongresie o stanie. Narodu i tam zestawiono twarze osób, którym się podobało przemówienie z osobami, które nie klaskały, chociaż im się ręce rwały do oklasków, to siadły na rękach, wystawiały krzywe miny. Kiedy on mówił, że wśród czarnych spadło bezrobocie. No to czarni demokraci powinni klaskać i się cieszyć, ale tak nie lubią Trumpa, że siedzieli na łapach swoich i nie. I różne inne takie rzeczy mówił tam ci powinni klaskać, a nie klaskali. I to zostało na zabawnym filmiku pokazane. Ten filmik Twitter zdjął Trumpowi z jego konta. To pokazuje, jak te filmy są potężne i bezkarne. One sobie mogą regulować różne rzeczy ponad głowami legalnie wybranej władzy. No, opowiadam Państwu nie dlatego, że mam jakieś rozwiązanie. Uważam, że te firmy powinno się jakoś rozczłonkować i przymusić do tego, żeby realizowały godziwy regulamin, a nie regulamin wewnętrzny, który pozwala im ocenzurować, co im się żywnie podoba. Kończyłem. Możemy przejść do. Zaraz przejdziemy do, do pana Pompeo, ale wolny, wolny rynek. Tak, wolny rynek, a jednocześnie, żeby był wolny, to zorientowaliśmy się na pewnym etapie rozwoju kapitalizmu, że nie może być takich monopolistycznych praktyk, które zabijają właśnie wolny rynek. Bo jak się tak przydarzy w przyrodzie, że jeden znalazł kupę ropy, albo się w porę zorientował i zawłaszczył tak potężne terytoria ropy, a jednocześnie rafinerię produkował, bo był sprytny i mądry, i jednocześnie ropociąg i inne rzeczy, i nagle jeden facet przejął całą branżę. Dlatego wymyślono w Ameryce najpierw, a potem w innych krajach i w Unii Europejskiej się to stosuje. Ustawy antymonopolowe, żeby obronić wolność na rynku. Bo jak ktoś uzyska monopol, no to wtedy kończy się wolność. On może wprowadzić dyktaturę cen, dyktaturę sprzedaży, może jednym sprzedawać, a innym nie, i dla ogółu społeczeństwa to jest niedobre. Więc wolność rynku, jak każda wolność musi ustąpić przed dobrem. Jeżeli wolność czyjaś. Narusza czyjeś inne ważniejsze dobro, to tę wolność ograniczamy. No, wsadzamy faceta do więzienia, ograniczając jego wolność, gdyż naruszył poprzez swoją wolność dobro ważniejsze. No i w tej chwili to są ogromne monopole. Twitter jest monopolem, Facebook jest monopolem informacyjnym, i tak dalej. I ponieważ to jest niezdrowe, niedobre. Nie buduje dobra społecznego, tylko zaczyna być szkodliwe, no to zostawy antymonopolowej trzeba ich porżnąć na kawałki, moim zdaniem. To teraz na mniejsze kawałki, o to mi chodzi to nie do teraz kusji, tylko na mniejsze porcje. Sięgamy do tego, do tego, do tej teczki Pompeo. Tak, na no, cała seria błędów, moim zdaniem, po, polskiej dyplomacji, której nie mamy. Tam mamy po ruskich szkołach tak zwanych fachowców, których należało wszystkich na zbity pysk wyrzucić. I tak, nawet za cenę tego, że sobie nie będziemy przez jakiś czas radzić, ale w, kiedy Jan Olszewski był premierem i tak dalej, e, Dostalibyśmy rozgrzeszenie za granicą, mając odrobinę nieudolnych dyplomatów, bo wtedy byliśmy nowym krajem na rynku i moglibyśmy się tłumaczyć, że dopiero zaczynamy, że nasze elity wybito itd. i tak dalej. I musimy się kiedyś nauczyć i wysyłamy ludzi godziwych, którzy nie mają dobrej jeszcze orientacji w takim terenie, jak korytarze ONZ-u. Więc należało opcję zerową wtedy zastosować. Nie zrobiliśmy tego. Nie mamy dyplomacji, pan Czaputowicz. Je, nawet jego nazwisko mi się kojarzy z papuciami, z kapciuszkami ciepłymi. Kompletnie nie reaguje, dyplomacja musi reagować wyprzedzająco właśnie, na pewne zdarzenia. Właśnie by zareagował. Nie jedziemy nie, na a... szczyt do Bierozolimy. Powiedzieliśmy, że nie będziemy tolerować takiego języka, jakiego używają politycy izraelscy, więc to jest. Ale przecież reakcja. właśnie tolerujemy. To, nie, nie, w dyplomacji powiedziałem wyprzedzająco. Trzeba wiedzieć, że coś takiego może paść i trzeba być przygotowanym, co ja zrobię, gdyby coś takiego padło przy mnie na konferencji. Zaczęło się od tego, że Czaputowicz siedział i kiwał głową, kiedy Pompeo mówił o restytucji mienia żydowskiego. Nie miał żadnej przygotowania, odpowiedzi powinien wyciągnąć kartkę żółtą, czerwoną, zieloną, mieć przygot być przygotowany na to, co Pompeo powiedzieć może. A on reaguje defensywnie, już jak się mleko wylało. Więc nie reaguje, że co powiedział, że, że nie dopuścimy i jest niedopuszczalne? Przecież właśnie się stało coś, co jest niedopuszczalne jego zdaniem. Zaczynamy od takich prostych rzeczy. Jak była ustawiona wizyta. Wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce, razem z dudą i małżonkami byli w Muzeum Zagładu Auschwitz. No przecież trzeba ich było przymusowo dogadać się dużo wcześniej, zabrać na Wawel i pokazać potęgę Rzeczypospolitej, zabrać do starej katedry i pokazać potęgę i wiek Rzeczypospolitej, złoty wiek. Bo jedynym wspomnieniem wiceprezydenta z Polski będzie tak afera o mienie żydowskie i jedyne co mi pokazali, bo tylko to mieli widocznie do pokazania, to był polski, y, 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 polski. no w Polsce byliśmy, muzeum polskie y, obozu w Auschwitz. To on tyle zapamięta. Jak chcesz jechać do niemieckiego obozu zagłady w Auschwitz, to się z Niemcami dogadaj, a my Wam damy wizę. Tak należało to robić. Niemcy po swoim obozie śmierci powinni oprowadzać. Amerykańskiego wiceprezydenta, a nie Polacy. No i jeżeli jedynym programem wizyty jest coś takiego, to jedynym wspomnieniem w głowie tych ludzi będzie potworny obóz, gdzie byłeś, w Polsce byłem, co widziałeś, widziałem Auschwitz. No i taka konotacja mu w głowie zostanie. No i to, to są takie, proszę pana, błędy od podstawówki ciągnięte. Co mam jeszcze w tej sprawie omówić? Że oni teraz po brzydkich wypowiedziach na temat Polski, że wyssaliśmy antysemityzm z mlekiem matki i tak dalej, nagle Morawiecki nie jedzie do Izraela. No, bardzo pięknie pod warunkiem gdyby wcześniej załatwił sobie żeby tam nie pojechali a są właśnie w tej chwili obecni z tego co wiem premierzy Czech, Węgier i Słowacki ci bo miało pojechać czterech i miała się odbyć ważna konferencja zaraz powiem na czym polega jej ważność natomiast kiedy my nie jedziemy a tamci nadal jadą to na co wyszło wyszło na to co nas oburzyło w tych wypowiedziach że Polacy mają antysemityzm wysany z mlekiem matki i w związku z tym z Polakami nie gadamy. Pogadamy z Czechami, nie, węgrami to, i ze Słowakami. Ale to nie jest szczyt grupy Wyszehradzkiej. To było inne. Bez znaczenia inne, w gazetach. Ma, znaczenie ma. W gazetach, w propagandzie nie ma to najmniejszego znaczenia. Dla Czapuciowicza ma to znaczenie, natomiast dla ministra tej całej... Czaputowicza. Tak, dla tej ciapy, która piastuje urząd mini, to jest ciapa, to nie jest człowiek, który reaguje natychmiast. Zaraz powiem, jak powinien zareagować, kiedy padały te pierwsze słowa, od których się zaczęła afera. No w tej chwili tamci chłopcy sobie pojechali i będą zdjęcia, Gwarantuje wszystkim, gdzie Netanyahu stoi z trzema prezydentami, czy tam premierami, natomiast polskiego nie ma i będą podpisy, że Polski nie przyjechał. I narodu czytającego gazetę nie będzie obchodziło semantyka taka, że miała być konferencja, a są spotkania bilateralne. Miał się spotkać z czterema facetami, obojętne pod jakim szyldem. Spotyka się z trzema, bo Polska wierzga. Nie Polska no. wierzga, tylko Polska zareagowała gdyby nie zareagowała, to słowa Wojciecha Cejrowskiego w studiu Dziki Zachód byłyby jeszcze, jeszcze ostrzejsze. Ale Wiesz, Polska nie zareagowała. Co to jest? To Polska standard. nie zareagowała w ogóle. Właśnie zareagowała. Nie, zareagowała na swoim terenie, wewnętrzne jakieś się pieścimy sami siebie ostrymi wypowiedziami, które kierujemy sami do siebie. Wezwaliśmy panią ambasador i przeczytałem, że jej wyjaśnienia załatwiają sprawę. Ale to pierwsze, no, ale to robić... dzisiaj, był, dzisiaj była po raz drugi wezwana już nie załatwiły sprawy, bo drugie, pierwsza, ale... pierwsza wypowiedź była... Przekręcona przez dziennikarzy, tak? To, to prawdopodobnie. Nie, uwierzyliśmy w to, że była przekręcona. Nie robimy takich pomyłek, będąc Żydem Netanyahu, prezydentem Izraela, starym spryciarzem, który ograł yy, bardzo wielu, wygrał wybory kilkakrotnie. Tam jest potężna opozycja wobec niego wewnątrz. To jest doskonały gracz. On nie puszcza słów na wiatr. Jak precyzyjnie są jego przemówienia układane, które sam po angielsku wygłasza, bo. Praktykował w Ameryce, studiował w Ameryce, doskonale wykształcony został w Ameryce, zna Amerykę. Kiedy przyjeżdża do Ameryki, przemawia bez tłumacza, bezpośrednio do nich. I nie, w żadnym słówku się nie pomyli, więc nie wierzę w te opowieści, że się tłumacz kropnął. To nie było tłumaczone, to było w języku hebrajskim wszystko. No, to, to kto się kropnął? Redaktor w gazetce? Mógł się kropnąć, tak. To że prawdopodobnie tam w tej gazetce pracuje jakiś kolega z Mossadu, w którym też pan Netanyahu był i to są kumples wojska. Tak jest Izrael zbudowany i dla Izraela to jest dobre. Oni byli zakładając swoje państwo w stanie wojny i do tej pory są w stanie wojny bez przerwy. I kumples wojska zostają potem po bohaterstwach wojennych swoich na wojnie sześciodniowej, czy której zostają ministrami i premierami. Bo się wykazali dla Izraela krwią najpierw. Kumple z Mossadu zostają ministrami i premierami. No i proszę pana, i nie puszczają takich kaczek. Oj, pomyłka! Akurat to jedno najważniejsze słowo nam się przekręciło. Literka nam się przekręciła, jak w Biblii Gutenberga w Pelplinie. Jedna litera się, czcionka drewniana się przekręciła. No Nie wierzę w takie rzeczy, a Czaputowicz powiedział, że Polska oczekuje, że władze izraelskie ustosunkują się do tej sytuacji. To jest ostra reakcja. Oczekujemy, że strona izraelska się wycofa z tych słów. No to przysłali panią ambasador, która się wycofała na, na terenie Polski, natomiast w Izraelu w gazetach się nikt z niczego nie wycofywał. Wypowiedź, uważa? Wy, nie, wypowiedź, wypowiedź pana Pompeo, sekretarza stanu, też nie była wypowiedzią przypadkową. To, że wiceprezydent Stanów Zjednoczonych przywołał bohatera, który strzelał do żołnierza Armii Krajowej, też twoim zdaniem nie było przypadkowe? Yy, nie było przypadkowe, moim zdaniem, albo ktoś Pompeo to podsunął. Chociaż Pompeo nie wygląda na zwykłego urzędnika i głupka, to jest bardzo sprytny facet. Więc yy, raczej wiedział, ale nawet jeżeli nie wiedział, to mu jakiś sprytny pisarz podsunął coś takiego, który rozgrywa interes żydowski na terenie Stanów Zjednoczonych. No musimy pamiętać o tym, zanim taki Pompeo do Polski przyjedzie na wrażliwą konferencję, na której będzie Netanyahu również, to musimy wiedzieć, że Ameryka gra z Izraelem do spółki, bo to jest najważniejszy sojusznik Stanów Zjednoczonych. We wszystkich narracjach, i to bardzo dziwi, w stosunkach z, z planetą pozaziemską, Izrael jest zawsze nazywany najważniejszym sojusznikiem amerykańskim. I oni to mówią na poważnie, bez obrzydzenia, bez mrugania okiem, nie próbują niczego ugrać po prostu dla nich to jest najważniejszy strategiczny sojusznik. Więc jeżeli mamy spór między Polską a Izraelem, to Ameryka zawsze wybierze Izrael. No i co my tego rachunku nie znamy? siedzi Putowicz nie jest przygotowany na to, co padnie ze stołu. Jeżeli najbardziej gorącą sprawą ostatnio była restytucja w bilionach dolarów majątków w Polsce, to on musi mieć kartki przygotowane i wyciąga kartkę czerwoną, żółtą albo zieloną. Jak Pompeo nic nie powiedział, wyciągamy kartkę zieloną. Jak powiedział coś na granicy, wyciągamy żółtą, a jak się zapaliło czerwone światło, wyciągam czerwoną kartkę i jestem przygotowany na to, co on powie. No a nie był, nie zareagował. Teraz już. Natychmiast powinien wstać jako gospodarz albo premier, a mnie kto tam siedział w momencie, kiedy te słowa padały, kto koło nich siedział, bo nie widziałem tej sceny, tylko z opisów ją znam. Więc Pompeo mówi te słowa, że doceniamy również wagę, bla 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 bla, mówi, mówi, mówi. Jakiś Polak ważny jest obok niego. Natychmiast powinien wstać, walnąć łapą w mównicę i powiedzieć, co my w tej sprawie uważamy. I powinien mieć to przećwiczone w domu. Co Polska powie, kiedy padnie żądanie restytucji mienia? Ustawa tam 4474815 była podpisana dawno temu. Wiemy, jakie jest stanowisko amerykańskie. Wiemy, że Pompeo, bardzo prawdopodobne, że Pompeo o tym wspomni. No to musimy mieć przygotowaną odpowiedź. Nie było reakcji natychmiastowej, tylko później, dwie godziny później, w mediach polskich jest reakcja. Przy stole się wstaje, wali się ręką w stół i panie Pompeo, chwileczkę, ha. ha, ha, ha skoro pan o tym wspomniał, i wyciągam czerwoną kartkę i mu mówię, co my na ten temat uważamy. No pan myśli inaczej? Nie, bo tak się zastanawiam nad tą ustawą 447. Pan Pompeo jako sekretarz stanu teraz liczy, co to znaczy ta ustawa 447. I tak się zastanawiamy. Doktor Rafał Brzeski w popołudniu wnet mówił o tym. ta ten cały cykl zdarzeń, który w ostatnich dniach miał miejsce, czyli wypowiedzi rozmaitych nie jest przypadkowy. tylko jest to takie pokazanie, że jednak to 4,4,7, w którymś momencie i te rachunki ktoś położy na stole i rzeczywiście będzie to moment bardzo trudny dla polski polskiej dyplomacji. A teraz mam, nie mamy polskiej dyplomacji, tylko mamy urzędujących tam w jakichś poruskich szkołach. Ty, ty, a ty, a po poruskich szkołach się... tak wielu nie ma. Już tam się zmieniło, to czas płynie. No, no w tak, studio, ale są synowie dziki. tych poruskich szkołach, i w Pisie odkrywamy kolejnych ubeków. Niedawno jakiś wyleciał ze stanowiska, wypłynęły teczki, bo Olszewskiemu nie pozwolili chłopcy zrobić lustracji i wywalić po prostu wszystkich równo, którzy mają teczki na UB i mogą być szantażowani. Tylko nie ci Teraz chłopcy. Te nie, są. nie ci chłopcy nie pozwolili. A może właśnie ci chłopcy? Może właśnie ci bo jeżeli pis dopuszcza we własnych szeregach w których ma Cierewicza i który widział te teczki i nazwiska i widział więcej I nazwisk, widział. widział więcej nazwisk niż przeciętny Polak. I jeżeli pomimo tego tej obecności Macierewicza nastawionego na lustrację przez wiele lat PiS przegapia takich osobników, których na swoich plecach wnosi na urzędy, no to znaczy, że ci chłopcy rządzą pisem również. Niekoniecznie muszą zajmować prominentne stołki, ale na wystarczająco ważne zajmują, że cały czas wsadzają swoich steczkami wszędzie. No więc to są wszędzie ci chłopcy. Ale teraz ja bym się cofnął do wypowiedzi pana Pompeo i ją przeanalizował. Bo ona nie była taka zła dla Polski, gdybyśmy mieli dobrego tłumacza w uchu pana Czaputowicza, nie wiem czy Czaputowicz sam ogarnia angielski na takim poziomie, dobrze jest mieć tłumacza, ale doradcę jakiegoś, ogarnia. który doskonale rozumie, co mówią słówko w słówko i jest się w stanie uchwycić słówka. Przeczytałem po angielsku i koślawe tłumaczenia polskie 20 razy. I Pompeo powiedział, że tam wzywa albo namawia urge polskich kolegów, też niezręczność, nie o kolegów chodzi, aby poczynili postępy w zakresie kompleksowego ustawodawstwa dotyczącego restytucji bardzo ważne słowo restytucja po angielsku i po polsku to samo zostało użyte zaraz powiem dlaczego ważne mienia prywatnego dla osób które utraciły nieruchomości w dobie Holokaustu i tego należało się wtedy uchwycić i nadal jeszcze mamy jakąś szansę się uchwycić ameryka życzy sobie żeby nie dawać odszkodowanie w pieniądzach restytucja mienia oznacza oddajemy parcele i budynki i dalej powiedziane osobom a nie instytucjom, fundacjom i tak dalej, żydowskim ani państwu żydowskiemu. Osobom fizycznym, powiedział Pompeo, osobom, które utraciły majątek, bądź legalnym spadkobiercą, to się samo przez się rozumie sprawa. Więc chodzi o restytucję tego mienia, które jeszcze istnieje, została parcela, została zawalona kamienica, należy się oddać. Zarówno Żydom, jak i Polakom. Wszystkim należy oddać, i to nie zostało zrobione, i należy to szybko, kompleksowo teraz naprawić. I wyłącznie osobom się oddaje. Jeżeli wyginęła cała linia, wtedy w każdym kraju majątek przepadły przejmuje państwo. I już nikomu nie oddaje, bo cała linia, cały linearz, wszyscy spadkobiercy wyginęli, nie można ich odnaleźć. I to, nie i ma... to właśnie mówi. Polski rząd, że w tym momencie się z polskim rządem zgadzasz, bo dokładnie te słowa są wypowiadane? Nie. Przez... Polski rząd powinien się uchwycić kurczowo wypowiedzi pana Pompeo i kiwać głową. I mówić, bardzo się cieszę, że pan to powiedział, bardzo się cieszę, bo tu siedzi pan premier Netanyahu Obot, który popiera trochę inne rozwiązanie. No to Bardzo ale się to cieszę, że chodzi wyłącznie o restytucję. Ale to jest w i... sprzeczności z tym, co powiedziałeś, że powinien mocno uderzyć ręką w stół i pokazać czerwoną kartkę, jak tylko słyszał te słowa. To powiedział Wojciech Cejrowski, a teraz tak? Wojciech Cejrowski mówi... Nie, właśnie nie, nie, nie. To, to było podprowadzenie z podpuchą. Należało wtedy zareagować ostro, czyli wstać, walnąć ręką w stół i patrząc na Netanyahu i na tego, ten sam, mówi tam, na wszystkich ich patrząc, mówić uwaga, 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 chłopaki, polskie stanowisko to jest czerwona kartka i nie cofniemy się ani o centymetr. Jest takie, osobom fizycznym, jeżeli się zgłoszą, były obywatelami Polski albo mają spadkobierców, coś się należy... Tak samo jak się należy Polakom. I jeżeli nie będziemy Polakom oddawali z jakiegoś powodu, to na tej samej zasadzie równości nie będziemy oddawali Żydom. Bo jak coś przepadło na ziemiach wschodnich i jest pod okupacją Białorusi, Ukrainy czy w Kaliningradzie gdzieś leży, to jest poza naszym zasięgiem, więc nie będziemy wypłacali odszkodowań za mienie przepadłe na ziemiach zabranych. No trzeba było to wszystko proszę pana wyklarować wtedy przy tych ludziach siedzieliby grzecznie albo by wstali i wyszli, ale mielibyśmy sprawę rozwiązaną. A teraz rozwiążemy sprawę słuchając jeszcze jednej piosenki. A tak proszę pana, to teraz będzie piosenka nie z radia amerykańskiego, tylko się państwu trojak podobał jakiś czas temu, który o lepieniu człowieka na dłoni boskiej opadał, a teraz o tym, jakim państwem jesteśmy, że jesteśmy jak Republika yy, Bananowa, gdzie wszyscy się ścigają do kolonizatora, żeby mu coś sprzedać, dać, rozdać, własną córkę oddać, cukrownię oddać, zlikwidować kopalnie, żeby je mogli Niemcy kupić, o, prąd oddać, a telefonię komórkową oddać Francuzom i tak dalej. Mniej więcej o tym opada piosenka Gida. On ma szamana i kupi O ograbi braci do samych gaci o przerobowych meldów Zupę z własnych kochonych W Warszawskim walczyło 50 tysięcy dorosłych i dzieci. Dziś żyje ich 2000 i potrzebują Twojej pomocy. Darowizna na rzecz Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego to wsparcie finansowe, socjalne lub prawne dla kombatantów Armii Krajowej, powstańców Warszawy i żołnierzy szarych szeregów. Przekaż 1% podatku na rzecz żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego. Wpisz w picie numer KRS Fundacji 40101 325. Powtarzam, KRS 40, 101, 325. Bardzo dziękuję w imieniu żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego. Porusznik Sławomir Pocztalski, pseudonim Bupr, zgrupowanie Żywiciel, kompania Żbik, Pluton 215. Czuwaj, Halcerz Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego. Fundacja Myślnik ppp.pl Studio. Dziki Zachód. Reklam się nie komentuje, ale ta ostatnia mnie przekonała. Dorzucę 1%, to ja przekazuję <grym> y, tradycyjnie na jakieś aborcyjne sprawy, natomiast rzucę własną forsą w kombatantów, skoro ich tylko 2000 zostało. Y, I państwa zachęcam też, jak ktoś ma zbędnej forsy, trochę niech rzuci. Y, y, panie Krzysztofie, jest pan tam? Jestem, jestem. Ten, ten, Dobra, ten to apel jeszcze teraz wniosek. Bo tak wniosek, z tak jest skrytykowałem różne rzeczy, natomiast wnioski, jak tę sprawę można było ogarnąć i jak ją jeszcze można ogarnąć. Trzeba skupić uwagę na tym, czego się Żydzi najbardziej boją. Oni się boją kolejnego Holokaustu i to są yy, słowa Netanyahu, wypowiadane w Stanach Zjednoczonych wielokrotnie, kiedy do Obamy przyjechał i w parlamencie mówił, to mówił, że Izraelowi grozi kolejny Holokaust z powodu Iranu. Iran jest uzbrojony, wystawia swoje rakiety w Syrii i w Libanie przewozi broń samolotami pasażerskimi na środek lotniska, proszę pana, w Damaszku i rozładowuje do silosów. To wszystko wiadomo, se państwo mogą poszukać tego. I codziennie oficjalna polityka Iranu jest taka: zniszczyć państwo Izrael. To jest maleńkie państwo yy, i blisko. Swojego ogromnego wroga, a wrogów ma jeszcze trochę więcej. Tego się boją, że dostaną rakietami, nie zdążą się obronić, wystarczyłaby jedna duża, która by walnęła i to państwo przestaje istnieć. I na tym ich strachu można dużo ugrać. Skąd była ta konferencja w Izraelu? Izrael próbuje z państw europejskich, które są bardziej pro-NATO niż Francuzi czy Niemcy. Zbudować jakąś koalicję i coś w rodzaju NATO-arabskiego. I to jest polityka Stanów Zjednoczonych i Izraela. Izrael się boi, i jeżeli byśmy byli w stanie coś im dać, co ten strach ich zmniejszy i im w skrócie mówiąc pomoże przeciwko Iranowi, to moglibyśmy jednocześnie coś dostać tu. To są skomplikowane targi, trzeba patrzeć, czego oni się bardziej boją od Polski. Polska to jest dla nich mit założycielski. To, że Polacy jako naród kolaborowali z nazistami i pomagali w zabijaniu Żydów, to jest mit założycielski, żeby wokół czegoś zwierać szeregi w Izraelu. Eksploatowany od wielu lat. Oni byliby w stanie sprzedać ten mit w zamian za przetrwanie, bo grozi im drugi Holokaust. Z tego kompletnie w tę stronę nie analizuje polski MSZ. Ale analizuje Wojciech Cejrowski w studio Dziki Zachód w Radiu Wnet w każdy poniedziałek od godziny 17 do 18 czasu war warszawskiego. Bernard Ładysz to jest to nazwisko. O widzisz, no właśnie, właśnie. właśnie. Bernard Ładysz kiedyś nawet przyszedł na Jarmark Wnet i tym swoim bas-barytonem zaśpiewał i... Aż dudniło wszystko dookoła, mimo że zrobił to bez udziału, żadnego mikrofonu, nic nie było, po prostu jego. Tak jak Kiepura śpiew. śpiewał z dachów swoich limuzyn, śpiewał dla ludzi, wskakiwał na dach taksówki i śpiewał ludziom arię. Też potrafił bez orkiestry zaśpiewać. I my też byśmy Państwu zaśpiewali, jest, ale jest już godzina 18, za, za tydzień Wojciech Cejrowski w studio Dziki Zachód, a my dalej słuchamy Radia Wnet, Radia Dwóch Stolic, Radia Dwóch Prędkości, a Wojciech Cejrowski co będzie teraz zrobi, jak już mikrofon zostanie wyłączony? Proszę pana, podrapię się trochę, pozbieram te kartki, których się narozwalałem. Muszę oczyścić biurko, gdyż książkę piszę następną, i w tym celu muszę mieć pusta na biurku, a nie papier dasy. O Tobie sobie przypomnę koło czwartku ponownie i będę się cieszył, że można z odległej Arizony, z własnego pokoju, w którym nie mam kapci, żeby była jasna sprawa, że można nadawać na antenę. W Polsce. Bardzo mnie to cieszy. A, ja, a, jaką, a, a jaki jest tytuł książki, którą pisze Wojciech Czajkowski? Proszę pana, tytuł się zrobi na końcu, ale to będzie książka, która kiedyś, kiedyś już wyszła. Nie mogłem wszystkich faktów w niej opisać, gdyż yy, yy, musiały się pewne sprawy przedawnić. Ja w kilku krajach jestem kryminalistą, na szczęście po przedawnieniu, ze względu na różne rzeczy, które robiłem. Z punktu widzenia władzy nielegalne, i to kraje latynoskie, do których chcę jeszcze kiedyś wrócić i wyjechać w terminie, który mnie odpowiada, a nie po 20 latach więzienia za handel szmaragdami. Więc proszę pana, ta, ta książka w 1995 roku wydana była, nie zawierała połowy ciekawych zdarzeń, i taka była trochę koślawa. Mały nakład zrobiłem i nie mogłem jej wznowić 20 lat, a teraz 21 minęło. We wszystkich krajach sprawdziłem się, przedawniły nielegalne handle szmaragdami W związku z tym ją wznawiam i ona wymaga dopisania tych rzeczy, których wtedy powiedzieć nie mogłem, i to orinoko będzie. Do usłyszenia. Studio. Dziki zachód.